Róża wiatrów, portfel z bilionówką, z dużą komorą na banknoty. Tu banknoty wchodzą całe i są dobrze schowane, nie widać ich. Bilonówka tutaj jest cała po szerokości płaska, po to, żeby portfel nie stanowił jakiegoś tam problemu trzymania go w kieszeni, ale jest bardzo pojemna, bo tu się naprawdę zmieści dużo monet. Pod bilonówką też są dwa sloty, tak samo jak tutaj, i każdy z tych slotów zmieści po 2-3 karty bezproblemowo. Tutaj w te kieszonki możemy włożyć sobie, tu na przykład wchodzi z wielkim luzem jeszcze dowód rejestracyjny, ale i można włożyć okładkę od paszportu, i pokrowiec, czy portfel może być takim pokrowcem, portfelem do paszportu. Na życzenie możemy tutaj dodatkowo wygrawerować gdzieś jakieś inicjały, jakąś sentencję, po prostu żeby to było możliwe. Poza portfelem trzeba właśnie u nas dokupić jeszcze kolejną usługę grawerowania laserem na naszym sklepie internetowym i wtedy tutaj na tym portfelu, poza tą grafiką przedstawiającą różę wiatrów, może być jeszcze tutaj na przykład albo tu, albo tu, albo wewnątrz, cokolwiek wygrawerowane, wasze logo, wasze inicjały, imię, dedykacja, co to sobie tylko życzycie. W każdym razie portfel jest wykonany ręcznie, ręcznie też jest szyty. To jest wszystko skóra naturalna bydlęca. Kolor taki ciemny grafit, prawie że wchodzący w czarny. Do tego właśnie taka skóra w kolorze naturalnym, prawdziwa skóra bydlęca, olejowana, czyli taka skóra, która będzie się bardzo ładnie starzała. Szyte tutaj akurat jest nicią ciemnobrązową. Na życzenie oczywiście możemy uszyć to w dowolnej innej kombinacji kolorystycznej ze skór, jakie w danym momencie posiadamy. Po prostu prosimy do nas zadzwonić, prosimy do nas napisać, powiemy, czym dysponujemy, jakie kolory nici, i można sobie każdy z tych elementów, czyli to, tutaj ten element, ten, tak samo ten element, okładka ta pełna, duża i okładka ta krótsza pod banknoty. Każdy z nich możecie sobie ustalić, jaki ma być kolor. I jedyna rzecz taka, że ta nić, która tutaj jest szyta dookoła, to jest jednolita nić. Jedynie tutaj ten fragment można ewentualnie zrobić jakimkolwiek innym kolorem nici. Bądź tutaj ten fragment, który jest pod bilonówką, czyli to przeszycie powodujące, że tutaj mamy dwa osobne sloty na karty.